Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam Państwa bardzo serdecznie. Na naszej antenie rozpoczynamy Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów z komentatorami, z publicystami, ale także z naszymi dziennikarzami, którzy są wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Ale na początku ważny komunikat. Już za chwilę zaprosimy Państwa do naszej nowej siedziby. Sprawdzimy, jak wyglądają prace remontowe, jak idą nam te prace budowlane, ponieważ już wkrótce, po nowym roku, tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przenosimy się do naszej siedziby i to będzie absolutna zmiana, jeśli chodzi o działalność naszej stacji. Będą nowe studia, będą nowe rozwiązania technologiczne, nowe programy, tak więc będzie się działo, marzenia się spełniają, jesteśmy na multipleksie, jesteśmy w Państwa domach, ale cały czas nieustająco prosimy o to wsparcie, ponieważ ono jest niezwykle potrzebne. Tak jak powiedziałam, bardzo ważny jest sprzęt, bardzo ważna jest technologia, byśmy mogli nadawać w jak najlepszej jakości i być w Państwa domach. Teraz aktualnie naszą główną potrzebą, takim marzeniem i rozwiązaniem technologicznym, które chcielibyśmy zapewnić oczywiście dla Państwa, jest ściana LED-owa, która będzie znajdować się za dziennikarzem. Tam będziemy mogli pokazywać różnego rodzaju wykresy, różnego rodzaju materiały. Na pewno będzie to ogromna zmiana, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej stacji, ale tak jak powiedziałam, cały czas jest potrzebne Państwa wsparcie. Ja tylko przypomnę numer konta. Można nas wspierać naprawdę każdą kwotą. To mogą być kwoty oczywiście większe, ale mogą być też niewielkie, symboliczne. Tak jak powiedziałam, każdy gest, każde wsparcie jest dla nas niezwykle ważne. Podaję numer konta 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Oczywiście dopisek darowizna na wolne media. Ja muszę Państwu przyznać, że jeszcze w tej nowej siedzibie nie byłam. Również śledzę te nagrania, śledzę te filmiki i jestem niezwykle ciekawa, jak postępują prace budowlane. Zatem przenieśmy się do naszej nowej, przyszłej siedziby i sprawdźmy, jak to wygląda na miejscu. Jestem niezwykle ciekawa. Telewizja Republika wysłała pierwsze pieniądze, za które kupujemy sprzęt, który jest w tej chwili zamawiany, ale zanim ten sprzęt dotrze, razem z dyrektorem Olechowskim chcemy Państwu pokazać, jak będzie wyglądało miejsce, gdzie znajdować się będą nasze studia. Ta przestrzeń to będzie studio numer 1. W niej będzie główna ściana LED-owa, a tam znajdować się będą już budowane w tej chwili reżyserki. A co dalej, to dyrektor Olechowski pokaże. Proszę Państwa, jesteśmy w głównym studiu, nowym studiu Telewizji Republika, prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni. No i zobaczcie, o, uwaga na kable, budowa trwa. Zobaczcie, to jest to, co jest w tym budynku najpiękniejszego. Wysokość. Bo prawie 5 metrów, nawet lekko ponad 5 metrów wysokości. Za moimi plecami reżyserki. Michał, zaprowadź Państwa do reżyserek. Reżyserka studia 1 i studia 2, bo to studio ma numer 2. Poza jedną reżyserką, specjalne pomieszczenia, przez które przechodzimy, i druga reżyserka. Z tej reżyserki patrzeć będzie można w stronę studia, ale Państwo, jako nasi widzowie, będą mogli również patrzeć za pomocą kamer w stronę reżyserki. A teraz Jarosław Olechowski zaprowadzi Państwa do newsroomu. Zobaczcie, tutaj w tej przestrzeni wszędzie będą siedzieli dziennikarze. Tutaj będą siedzieli dziennikarze i tutaj pracować będą wszyscy ci, którzy pracować będą nad naszymi serwisami informacyjnymi, nad dostarczaniem, nad przygotowywaniem dla Państwa informacji. W tamtą stronę mieścić się będzie cała część realizacyjna i tego, co dzieje się w telewizji na zapleczu. Tu będzie charakteryzatoria. Tutaj, proszę Państwa, będą nasi goście przygotowywani do występu w programach. Zobaczcie, na razie to wygląda w ten sposób. Nie jest może jakoś specjalnie spektakularnie, ale tu będzie właśnie, tu będzie charakteryzatornia, tutaj będą goście się przygotowywali, a tu będzie poczekalnia, tak zwany VIP room, gdzie będą czekali na wejście do programu. O tym wszystkim mówimy, Szanowni Państwo, bo do tego, żebyśmy mogli to wszystko dokończyć, żeby można było to zrealizować, konieczne jest Państwa wsparcie i bardzo o to wsparcie prosimy. W tej chwili jesteśmy już, jak wspomnieliśmy na początku, po wysłaniu pierwszej transzy pieniędzy do firmy, która realizuje dla nas już zakupy czysto technologiczne. No i to wielki wysiłek, który w tej chwili realizujemy po to, żeby no już za chwilę, już dosłownie za parę tygodni, móc w tym miejscu, w miejscu tej trwającej ciągle budowy, odpalić telewizję Republika w jej nowym wydaniu.
Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Was to się nie uda. Wspierać Telewizję Republika mogą Państwo m.in. dzięki zeskanowaniu kodu QR poprzez stronę www.republika1klik.pl bądź w formie przelewów bankowych na podane konta. Dzięki Państwa pomocy rozwijamy Republikę mimo szykan ze strony władzy. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Konto do wpłat z Polski 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Aż mi się przypomniała taka piosenka. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. I to już wkrótce. Dzięki Państwa pomocy. Bardzo, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie i za to, że są Państwo z nami, za to, że Telewizja Republika tak wspaniale się rozwija. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do łączeń z naszymi reporterami. Od tego rozpoczniemy dzisiejszy program. Pierwszy będzie Michał Jelonek, który znajduje się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. I tutaj uwaga, ważne informacje. Dzisiaj 300 pracowników, około 300 pracowników częstochowskiej huty wybrało się do Warszawy, żeby zaprotestować właśnie przed kancelarią premiera, gdzie znajduje się Michał. Związkowcy, pracownicy chcą zwrócić uwagę na krytyczną sytuację, jak się okazuje, branży hutniczej, no i przede wszystkim na brak wsparcia dla ich zakładu. Michale, jakie są główne postulaty? Tak jak powiedziałam tak generalnie, ogólnie to jest brak wsparcia, ale o co chodzi konkretnie? Czy najistotniejsza jest tutaj kwestia pieniędzy i wynagrodzeń? Kończył. Nie tylko hutnicy z Częstochowy pojawili się przed siedzibą premiera. Wsparcia udzielili hutnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego, również z Warszawy. Chodzi przede wszystkim, Emilio, szanowni Państwo, o pieniądze, ale nie tak duże, jak mogłoby się wydawać. Ale uporządkujmy najpierw fakty. W 2021 roku huta Częstochowa stała się własnością koncernu Libert. W grudniu 2023 roku zaczęły pojawiać się problemy. Zaczęło brakować pieniędzy chociażby na wynagrodzenia. Te co prawda były wypłacane, ale bez obowiązku świadczenia pracy. W kolejnych miesiącach było coraz gorzej. W końcu kontrahenci huty w Częstochowie zawnioskowali do sądu o postawienie w stan upadłości koncernu Liberty Częstochowa, właściciela huty w Częstochowie. I taka decyzja, takie postanowienie zapadło. No, problem w tym, że jest to wyrok nieprawomocny, co uniemożliwia znalezienie nowych inwestorów, którzy byliby w stanie wyłożyć pieniądze, którzy byliby w stanie utrzymać miejsca pracy i zapewnić ciągłość produkcyjną, bo od grudnia 2023 roku w hucie w Częstochowie tej produkcji nie ma. Zwrócono się wcześniej o pomoc finansową, tak do instytucji publicznych, jak i prywatnych, z apelem do premiera Donalda Tuska, do Ministerstwa Aktywów Państwowych czy Ministerstwa Przemysłu, ale te prośby, te apele pozostały bez odpowiedzi. No i jest jeszcze ten aspekt prawny, tak jak wspomniałem, brak prawomocnego postanowienia uniemożliwia zawierania nowych umów. I dzisiaj ten protest w Warszawie, który się już zakończył, również tym, że została złożona petycja do Donalda Tuska. Petycja o udzielenie pożyczki w wysokości 15 milionów złotych, bo właśnie te pieniądze pozwolą na utrzymanie miejsc pracy, na wznowienie produkcji, pozwolą na to, żeby przemysł stalowy w Polsce zwyczajnie nie upadł. Ale nie brakuje tutaj wątpliwości, które mają sami hutnicy, że premier tę petycję zwyczajnie schowa do szuflady. Właśnie, Michale, tutaj jeszcze jedno pytanie się nasuwa, ponieważ wnioskujemy, jest to walka o przetrwanie, walka o uratowanie zakładu. Czy ktoś do tych ludzi, którzy przyjechali specjalnie do Warszawy, by protestować, by wyrazić swoje zdanie, wyszedł? Czy ktoś się z nimi spotkał? Jakiś przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no nie mówiąc już o samym premierze. I tutaj robię małą pauzę, która będzie świadczyła o odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nie pojawiła się tutaj żadna osoba z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie wspominając o samym Donaldzie Tusku. Nie wyszedł żaden z urzędników. To hutnicy udali się tutaj do Kancelarii Premiera, by złożyć tę stosowną petycję. Petycja, która jest dramatycznym apelem, bo jak mówią hutnicy, chcą pracować, chcą
utrzymać swoje rodziny, a bez tej pomocy finansowej, bez tej pożyczki, która zostanie spłacona, bo mówimy tu chociażby o pożyczce pod hipotekę, no to bez tych pieniędzy hutnicy trafią zwyczajnie na bruk. Dzisiaj huta w Częstochowie zatrudnia 950 osób. Gdyby te pieniądze się pojawiły, no to planowany jest rozwój tej huty, tego zakładu pracy o kolejne 1000 osób. Pytanie, czy dzisiaj Donald Tusk, czy dzisiaj resorty, które są podległe premierowi, są w stanie wyłożyć z budżetu 15 milionów złotych pożyczki tak, aby kolejni ludzie z kolejnych zakładów pracy, bo przecież mieliśmy protesty pocztowców, mieliśmy protesty pracowników PKP Cargo, zwyczajnie w krótkiej perspektywie nie trafili na bruk. To był Michał Jelonek sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Michale, bardzo ci dziękuję za tę relację. Drodzy Państwo, my już teraz zmienimy temat i powiemy o służbie zdrowia. Niestety, mówię niestety, służbie zdrowia, która jest w zapaści. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy. Tak naprawdę te dane są różne. Słyszymy o kilku miliardach, kilkunastu miliardach. No niektórzy mówią, niektóre źródła podają, że to jest nawet 20 miliardów złotych. Tak wielka ma być dziura w funduszu narodowego, w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia. Brakuje pieniędzy na zabiegi, odwoływane są zabiegi planowe i niestety, tak jak powiedziałam, ta sytuacja jest niezwykle niepokojąca. Zapraszam Państwa na krótki materiał dotyczący właśnie sytuacji Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie połączymy się z naszym reporterem, który powie nieco więcej o jednym ze szpitali, który, i tutaj pojawi się pytanie, czy trafi do likwidacji. Brakujące miliardy złotych na pilne leczenie w szpitalach, a także zamykane oddziały porodowe w całym kraju. Co dzieje się w służbie zdrowia, także jaka będzie przyszłość polityczna, a także odpowiedzialność minister zdrowia. Dzisiaj sprawdzam. Fakt jest taki, pieniędzy w NFZ-cie na wszystkie te świetne, nowoczesne technologie, fantastyczne leki onkologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, oczywiście będzie za mało. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, otwarcie przyznaje, że nie ma pieniędzy na pilne leczenie. Szpitale wpadają w długi. Plan zamykania oddziałów porodowych w całym kraju wchodzi w fazę realizacji. Przeciw tym planom protestuje m.in. szpital w Pyskowicach. Do zamknięcia jest aż 111 porodówek, czyli co trzecia w Polsce. Oddziały szpitalne znikną z tej mapy tylko dlatego, że nie rodzi się w nich ponad 400 dzieci rocznie. Te wytyczne, które zostały zawieszone przez panią minister w internecie w sierpniu tego roku, one są bardzo bezkompromisowe. Te 400 porodów jako linia odcięcia dla szpitali i te, które mają poniżej 400 porodów i nie otrzymają dofinansowania, zwrotu kosztów, pieniędzy po prostu na swoje funkcjonowanie. Jest to wyjście bardzo bezkompromisowe. Dlatego nawoływania do dymisji minister zdrowia są coraz głośniejsze. Ale Izabela Leszczyna odpowiedzialność za problemy z finansowaniem szpitali przerzuca na poprzedni rząd. Do planu finansowego PiS-u na świadczenia medyczne w tym roku dołożyliśmy już 21 miliardów złotych. To ewidentnie znaczy, że PiS po prostu nie zapewnił finansowania systemu ochrony zdrowia na 2024 rok. Opozycja nie ma jednak wątpliwości, że to brak kompetencji do zarządzania publicznymi pieniędzmi i brak priorytetowego potraktowania służby ochrony zdrowia. W 2015 roku zastaliśmy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia 77 miliardów. Zostawiliśmy 191 miliardów złotych. Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, jak się dowiadujemy, już świeci pustką. Tak niekompetentnej osoby ten resort dawno nie widział.
ile pieniędzy zabraknie na służbę zdrowia? Federacja Przedsiębiorców Polskich wylicza, że tylko do końca 2024 roku w systemie ochrony zdrowia zabraknie od 7 do 10 miliardów złotych. Pani minister nie radzi sobie z prowadzeniem resortu zdrowia i apelujemy o to, żeby pani minister poddała się do dymisji, bądź premier ją zdymisjonował. Oficjalnych informacji o dymisji nie ma, ale coraz częściej pojawiają się głosy, że jest konieczna. Edyta Hołdyńska, Republika. Drodzy Państwo, w Pyskowicach jest nasz reporter Daniel Machnowski, który śledzi już od dłuższego czasu sytuację tego szpitala. Już w poprzednich latach słyszeliśmy o problemach, o widmie likwidacji poszczególnych oddziałów. Ten szpital powiatowy boryka się, tak jak powiedziałam, z problemami od dłuższego czasu. Danielu, powiedz, jak aktualnie wygląda sytuacja? Czy Pyskowice jest to kolejny szpital do likwidacji? No i przede wszystkim, gdzie będą leczyć się Polacy? Chyba tym się teraz zastanawiamy. W tej chwili w Pyskowicach doszło do fuzji ze szpitalem w Knurowie. To jest decyzja władz powiatu. No i na mocy tego zarządzenia zamiast dwóch szpitali w Knurowie i w Pyskowicach mamy jeden podmiot leczniczy, zespół szpitali powiatowych powiatu gliwickiego. Nazwa piękna, idea również wzniosła, ponieważ miało to usprawnić działalność tych szpitali. Również zapowiedziano inwestycje w kwocie nawet 70 milionów złotych. Tyle tylko, że jak już zaczęto wchodzić w szczegóły, no to pojawiły się właśnie pomysły likwidacji między innymi oddziału ginekologii i położnictwa w Pyskowicach. Argument: brak uzasadnienia ekonomicznego dla działalności właśnie tego szpitala, ale ma się to nijak do tutaj wytycznych minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która powiedziała, że powinny zostać zamknięte te porodówki, w których rodzi się mniej niż 400 dzieci dziennie, rocznie. Tyle tylko, że tutaj w Pyskowicach tylko w ubiegłym roku urodziło się 512 dzieci, więc dużo powyżej tej normy wyznaczonej przez Ministerstwo Zdrowia, więc ta placówka spełnia te wymagania, pomimo tego ma zostać zamknięta, ponieważ zdaniem władz starostwa nie opłaca się tego oddziału tutaj utrzymywać. Ważne jest również to, w jakich warunkach rodzą tutaj kobiety. Przygotowując się do tej relacji, przeczytałem różne opinie na temat tego oddziału i większość osób chwali właśnie ten oddział za fachową opiekę, właśnie za to, że jest to kameralny szpital, że kobiety czują się tutaj komfortowo i po prostu chcą rodzić dzieci. Ponadto znalazłem informację z sierpnia tego roku, jeden artykuł z lokalnej prasy, z którego wynikało, że szpital w Tarnowskich Górach ma zagrożony oddział ginekologiczny właśnie dlatego, że kobiety z Tarnowskich Gór wolą przyjeżdżać do Pyskowic, właśnie tutaj rodzić swoje dzieci, między innymi ze względu na to, że szpital w Tarnowskich Górach ma zagrożoną ginekologię, więc widać, że ta placówka jest tutaj ceniona, że rodzi się tutaj dużo dzieci, a pomimo tego ma zostać zamknięta i to jest chyba najlepszy dowód na to, że ta reforma służby zdrowia jest robiona, można powiedzieć, po Omansku. Tutaj nie przeanalizowano komfortu leczenia, jakości leczenia, tylko liczy się kwestia ekonomiczna. Nie przeprowadzono gruntownej restrukturyzacji tego zakładu, tylko odgórnie założono, że jeżeli trzeba likwidować oddziały, no to w mniejszych miejscowościach i właśnie tutaj wybór padł na Pyskowice, ale mieszkańcy się nie poddają. Stworzyli petycję w obronie tego oddziału. Ta petycja zostanie skierowana do starosty, do wojewody, a także do władz centralnych, ponieważ jak już mówiłem, jest to dobrze działający oddział, ceniony przez pacjentki i tutaj nikt z północnej części powiatu gliwickiego nie chciałby zamknięcia właśnie oddziału ginekologiczno-położniczego w Pyskowicach. Bardzo dziękuję. To był Daniel Machnowski i miejscowość Pyskowice, szpital powiatowy w Pyskowicach. Bardzo dziękuję, Danielu, za tą relację.
A ja powiedziałam Państwu już wielokrotnie, że my zawsze jesteśmy tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, gdzie coś się dzieje, gdzie możemy Państwu przekazać istotne informacje i właśnie taka sytuacja ma miejsce w Gdańsku. Otóż radni będą głosowali nad uchwałą w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chodzi tutaj o dzielnicę Przymorze i co jeszcze czytamy? Wynik konsultacji mógłby być przyczynkiem do zmiany nazwy ulicy, powiedziała przewodnicząca Rady Miejskiej pani Agnieszka Owczarczak. I my już teraz przenosimy się do Gdańska, gdzie trwa konferencja prasowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którym zależy na tym, aby do takiej likwidacji nie doszło. Przenosimy się na konferencję. To znaczy łajdacy znów wzięli się do swojej odwiecznej tu pracy. Te pierwsze słowa pięknego listu wiersza Jarosława Marka Rynkiewicza po tragedii smoleńskiej skierowane do Jarosława Kaczyńskiego doskonale oddają naturę tego, co ma wydarzyć się jutro na sesji Rady Miasta Gdańska. Mianowicie w porządku jutrzejszej sesji Rady Miasta Gdańska znalazła się uchwała o niewinnie brzmiących konsultacjach w sprawie zmiany nazwy ulicy, która znajduje się za nami, a która nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to na tyle bulwersujący rodzaj łajdactwa, o którym mówił poeta, że postanowiliśmy przeciwko temu zaprotestować i to w wymiarze konferencji skupiającej bardzo wiele środowisk. Bardzo jest mi miło powitać na naszej konferencji oprócz kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, których przedstawię na końcu, bo jesteśmy gospodarzami tej konferencji, pana Andrzeja Gwiazdę i panią Joannę Dudę Gwiazdę, legendarnych przywódców Solidarności. Pan Andrzej, główny negocjator Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, potem wiceprzewodniczący Solidarności, kawaler Orła Białego, pani Joanna Duda Gwiazda, opozycjonistka wybitna, wspierająca przez całe życie męża, również dama Orderu Orła Białego. Witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Dośle, przewodniczącego regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Witam Czesława Nowaka, przewodniczącego, prezesa Stowarzyszenia Godność, reprezentującego osoby represjonowane, również bohaterów Solidarności, posła na Sejm, opozycjonistę, uczestnika strajków. Witam pana posła Kazimierza Smolińskiego, posła Okręgu Gdańskiego. Witam Tomasza Rakowskiego, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. Witam Grzegorza Strzelczyka, przewodniczącego struktur gdańskich Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska i wszystkie osoby, które towarzyszą tym, które wymieniłem. Szanowni Państwo, ta uchwała nazywa się dosyć niewinnie o konsultacjach w sprawie zmiany nazwy, ale widać, że jest to tylko niewinna nazwa, a chodzi o to, żeby po raz kolejny pojechać prętem po kracie i po to, żeby naruszyć ten kanon kulturowo-tożsamościowo-moralny Polaków, których jednoczy nas najbardziej. Jest to oczywista prowokacja obliczona na to, żeby wpisać zjawisko zdejmowania ulic, pamiątek po świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim w kampanię prezydencką. Te konsultacje mają rozpocząć się wkrótce, jeżeli zostaną przegłosowane. Mają zakończyć się 31 marca według tej uchwały 2025 roku. Można przewidzieć, jaki będzie wynik z góry ustalony. Chyba chodzi o to, żeby po 31 marca, wręcz 10 kwietnia, na miesiąc przed wyborami prezydenckimi i w rocznicę katastrofy smoleńskiej, zdejmować tablicę z jedynej w Gdańsku ulicy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlatego chcę, proszę Państwa, z tej strony zaapelować nie do figurantów, nie do tych, którzy są pudłami rezonansowymi w tej sprawie, nie do Rady Miasta Gdańska, nie do klubu
Platformy Obywatelskiej, Klubu Obywatelskiego w Radzie Miasta Gdańska. Chcę zwrócić się do tego, który w oczywisty sposób decyduje o tego rodzaju ordynarnym łajdactwie, które jest tutaj szykowane. Zwracam się do Donalda Tuska. Jest oczywiste, że za tego rodzaju decyzjami, za tego rodzaju pomysłami, za wpisywaniem tej sprawy w kalendarz polityczny stoi Donald Tusk. Nie damy sobie wmówić, że jest to jakakolwiek inicjatywa lokalna. I trzeba powiedzieć, że nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody, żeby Donald Tusk przykrywał nieudolność swojego rządu wywoływaniem kolejnej afery o charakterze moralno-tożsamościowym, kolejnym atakiem pamięci na pamięć Lecha Kaczyńskiego. Wiemy, co to ma przykryć. Wiemy, co ma przykryć ta sprawa. Ma przykryć nieudolność rządzenia. Ma przykryć skandal z powodzią, wobec której Donald Tusk w porę nie ostrzegł Polaków. Ma przykryć zablokowane inwestycje CPK, Odra, Intel, Atom, port kontenerowy w Świnoujściu i tak dalej. Ma przykryć zwolnienia grupowe w setkach zakładów pracy w Polsce, którym podlegają już dziesiątki tysięcy pracowników. Ma przykryć wzrastającą inflację, która galopuje w wyniku wprowadzenia VAT-u na żywność oraz zniesienia tarcz, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości dla ochrony cen energii. Ma przykryć zmniejszanie i wygaszanie szpitali i oddziałów szpitalnych, które w całym kraju teraz mają miejsce. Ma przykryć nieporadność Donalda Tuska i tego rządu w sprawie narastającej imigracji i napływu tysięcy uchodźców w sposób niekontrolowany od Zachodu. Ma w końcu przykryć zmniejszające się kontrakty na zbrojenia, które nadwyrężają naszą zdolność bojową i osłabiają naszą zdolność obronną. Krótko mówiąc, tego rodzaju awantury, które chce wstrzymać Donald Tusk, mają przykryć ten bezmiar nieudolności jego rządów, powrót bezprawia, zawłaszczania instytucji i ogólnego bałaganu w naszym kraju. Ma przykryć powrót do Polski Tuska polegającej na tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a poza tym Polska, która wygląda pod rządami Tuska jak HD kamieni kupa. Ale to byłoby za proste. To byłoby za proste wytłumaczenie tego, o co chodzi Tuskowi w tej sprawie. Dwie rzeczy trzeba powiedzieć tutaj z całą stanowczością. Dlaczego Donald Tusk ma problem z pamięcią o Lechu Kaczyńskim? Dwojakiego rodzaju jest to problem. Po pierwsze, nie może odżałować i przeboleć klęski. Klęski w wyborach prezydenckich 2005 roku. Klęski zadanej mu przez Lecha Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Różne były wybory prezydenckie, one się na ogół w Polsce kończyły zwycięstwem 1-2%, jak na przykład Andrzeja Dudy wobec Trzaskowskiego w 2020 roku 51-49 o 2%, czy Andrzeja Dudy wobec Bronisława Komorowskiego w 2015 51,5-48,5, czyli 3% różnicy. W przypadku Tuska i Lecha Kaczyńskiego było to ponad 8%. 45,96 Tuska i 54,06 Lecha Kaczyńskiego. 8,08% różnicy, ponad 1 250 000 głosów na korzyść Lecha Kaczyńskiego. Tusk ma z tym problem. Tusk nie może tego przeboleć, ale nie ma zgody na to, żeby swoje porażki i swoje anse i swoje żale odreagowywać po śmierci w taki sposób, żeby zdejmować tabliczki z napisem ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego z jedynej gdańskiej ulicy nazwanej jego imieniem. Nie ma na to zgody. Ale jest drugi problem, dużo ważniejszy. Dlaczego Donald Tusk ma problem z pamięcią o Lechu Kaczyńskim? Jest to wyrzut sumienia w sprawach Rosji. To Lech Kaczyński miał rację w sprawach Rosji. To Lech Kaczyński przestrzegał przed odradzaniem się imperializmu rosyjskiego.
to Lech Kaczyński podejmował działania, które miały ochronić niepodległość Polski i niezależność energetyczną Europy. Tusk działał dokładnie odwrotnie. Tusk próbuje dzisiaj tę pamięć o swoim resecie i swoim porozumieniu z Rosją, taką jaką ona jest, wymazać z pamięci. Ale nie może, bo pamiętamy, że jest pamięć Lecha Kaczyńskiego. Tusk chciałby dzisiaj zapomnieć o tym, co robił. O Nord Stream 1, o Nord Stream 2, o likwidacji tarczy antyrakietowej, którą przygotowała administracja George'a Busha, o umorzeniu długów Gazpromowi, o próbie sprzedaży Lotosu Rosjanom. Chciałby zapomnieć o tym, jak likwidował jednostki Wojska Polskiego na wschodzie Polski. Chciałby zapomnieć o porozumieniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego z FSB Federacji Rosyjskiej, czyli następcą GRU. Chciałby zapomnieć o popijawie w kadynach oficerów SKW z oficerami FSB rosyjskiego już po ataku na Gruzję. Chciałby zapomnieć o Ławrowie, którego Sikorski zapraszał tutaj, żeby wygłaszał swoją pogadankę i prelekcję, wykład dla Korpusu Dyplomatycznego w Polsce. Tusk chciałby zapomnieć o jego roli i haniebnym stosunku do granicy, która została zaatakowana w 2021 roku przez Putina i Łukaszenkę i której to granicy bronił rząd Prawa i Sprawiedliwości, a Tusk przedstawiał tych ludzi, jakoby byli biednymi ludźmi poszukującymi swojego miejsca na ziemi. Ale nade wszystko Tusk chciałby zapomnieć i wymazać pamięć Smoleńska, wobec którego zachował się w sposób haniebny. Wtedy jeszcze można było mieć złudzenia, czy to był zamach. Ale dzisiaj, z perspektywy lat, z perspektywy ataku Putina na Ukrainę, z perspektywy wszystkich zbrodni na Politkowskiej, Litwinience, na Nawalnym, widać doskonale, że była to zbrodnia. I Tusk chciałby to wszystko dzisiaj wymazać, ale nie da się tego wymazać. Dlatego zwracam się do Donalda Tuska, żeby nie szedł tą drogą. Zwracam się do Donalda Tuska, żeby nie walczył z pamięcią o Lechu Kaczyńskim. Zwracam się do decydenta w tej sprawie, Donalda Tuska, słowami jeszcze raz z Rymkiewicza. Dwie Polski, ta, o której marzyli prorocy i ta, która jest w objęciach cara północy. Ta pierwsza to była Polska Lecha Kaczyńskiego. Ta druga to jest Polska Donalda Tuska i jego spuścizny. Zwracam się do Donalda Tuska, żeby tymi rękami, którymi obejmował cara północy, żeby tymi rękami, którymi nad zwęglonym ciałem prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, ściskał ręce zleceniodawcy tej zbrodni, żeby tymi rękami nie odważył się zdejmować tabliczek z napisem ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Premierze Tusk, nie idź tą drogą. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Gwiazdę. Witam państwa. Proszę państwa, czemu ulicom, placom, rondom nadajemy imiona? Jest rzeczą oczywistą. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali o pewnych zdarzeniach, o pewnych ludziach, o pewnych ideach, o pewnych pomysłach. I teraz, i to jest faktem, klub radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił propozycję, no w stosownej formie, ażeby zmienić nazwę ulicy. Z ulicy Kaczyńskiego na jakąś tam. Proszę państwa, dlaczego im na tym zależy? No, Platformie Obywatelskiej, pilnym interesem Platformy Obywatelskiej i można powiedzieć marzeniem jest, ażebyśmy Polacy zapomnieli, że wystarczy wybrać rząd, wybrać przywódców, którzy są przynajmniej blisko Kaczyńskich.
ażeby przekreślić generalną zasadę. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Na zdumiewającą zasadę, że wtedy pieniądze się znajdują, są i są na wszystko. Proszę Państwa, i to jest zasadniczy powód. Oczywiście możemy szukać, i są to niewątpliwie bardzo silne emocje. Lech Kaczyński wygrał z Donaldem Tuskiem. I to wygrał wysoko. Mamy o tym zapomnieć. Mamy o tym zapomnieć, na jaką siłę ma nasza kartka wyborcza. Tylko odpowiednie skreślenia na kartce wyborczej decydują o tym, czy pieniądze są i czy będą. I to leży w naszej gestii. Demokracja daje nam tą siłę, każdemu z nas. I proszę Państwa, sprytne pociągnięcie. To mieszkańcy dzielnicy mają zadecydować. A mieszkaniec dzielnicy jest słaby. Wystarczy ich postraszyć. Może się przestraszą. I co tam nazwa ulicy? My pamiętać i tak będziemy, a ulica nieważna. Proszę Państwa, jest ważna. Nie tylko na naszym terenie, naszej dzielnicy. Ważna jest na forum globalnym. Nawet nasze drobne decyzje są pilnie obserwowane przez polityków innych państw. I proszę Państwa, jeśli się zgodzimy na to, ażeby formalnie i publicznie zacierać pamięć o naszych bohaterach, Lech Kaczyński został zamordowany w drodze do celu, który miał upamiętnić pamięć naszych 20 tysięcy oficerów zamordowanych przez NKWD. Przez 40 z czymś lat władza komunistyczna usilnie pilnowała, ażeby pamięć o tej zbrodni nie zaistniała w szerokich rzeszach społeczeństwa. Dlaczego? Proszę Państwa, no dzisiaj możemy sobie to wszystko przeczytać w książce Zgoda, która jest kolportowana i którą jeszcze możemy wydawać. Proszę Państwa, ale decyzję ostateczną mają podjąć mieszkańcy dzielnicy. Będą zastraszani. Jaka jest nasza odpowiedź? Znana. Nie bać Tuska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę przemówi w imieniu klubu, szefa klubu radnych, w związku z tym, że ta sesja jest jutro, więc potrzebne są pewne komunikaty, przewodniczący Tomasz Rakowski, zaraz potem Czesław Nowak i po Czesławie Nowaku pan przewodniczący Krzysztof Dośla. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to, że my musimy tutaj dzisiaj być w obronie ulicy prezydenta imienia Lecha Kaczyńskiego, w Gdańsku, w mieście Solidarności, jest po prostu sytuacją haniebną. Sytuacją głęboko oburzającą. Bo tej konferencji prasowej nie powinniśmy zwoływać. Bo nie powinni radni Platformy Obywatelskiej prowokować nas do tego, żeby stawać w obronie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i od tego trzeba wyjść. Jest to sytuacja wysoce haniebna i oburzająca. Powołujemy się tutaj, powołują się, tamta strona się powołuje na głosy mieszkańców. Drodzy Państwo,
do Komisji Skargi Wniosków Rady Miasta Gdańska w styczniu zeszłego roku wpłynął jeden wniosek, zapytanie od mieszkańca Gdańska w sprawie nazwy tej ulicy. Jeden. Nie poparty żadnymi podpisami. Tymczasem do Rady Miasta, do Komisji spływają różnego rodzaju wnioski, petycje, pod którymi są setki, czasami tysiące podpisów. Aparat miasta nie jest uruchamiany z taką bezwzględnością dla wniosków, które dotyczą jakości dróg, jakości życia w mieście, komunikacji zbiorowej. Takie sytuacje się nie dzieją. Dlatego widzimy tutaj wyraźnie, że jest to tylko i wyłącznie zlecenie polityczne. Jest to zlecenie polityczne na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jako człowiek związany z Gdańskiem powinien mieć swoją ulicę i miejsce upamiętnienia nie w roku 2018 w wyniku zarządzenia wojewody, w wyniku ustawy dekomunizacyjnej, ale już w roku 2010. To jest, drodzy Państwo, skandal i to pokazuje małość tych, którzy Gdańskiem rządzą, tych, którzy mienią się elitą tego miasta. Ja przypomnę, że Lech Kaczyński jako młody człowiek przed 30, proszę to sobie wyobrazić, młody człowiek przed 30 zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim zaangażował się w działania z opozycją antykomunistyczną, pomagając im jako prawnik, jako ekspert od prawa pracy. Proszę mi powiedzieć, ilu było wtedy prawników w Gdańsku, którzy angażowali się w pomoc właśnie ludziom wyrzucanym z pracy. Angażowali się w pomoc opozycji antykomunistycznej. Ilu było ekspertów prawa pracy, którzy pomagali? Niewielu. Można powiedzieć, że gdyby nie Lech Kaczyński, to ta represja wyrzucania z pracy byłaby niezwykle skuteczna. Tak, drodzy Państwo, narodziła się Solidarność właśnie dzięki takim odważnym ludziom. Cały jego późniejszy życiorys, czyli bycie senatorem, posłem, ministrem sprawiedliwości, szefem Najwyższej Izby Kontroli, prezydentem miasta stołecznego Warszawy, a w końcu prezydentem Polski, no chyba uprawomocnia decyzję o tym, żeby nadać jakiejś ulicy imię Lecha Kaczyńskiego. To się nie wydarzyło w roku 2010, to się nie wydarzyło w roku 2015, to się wydarzyło w końcu decyzją wojewody Drelicha i dzisiaj Platforma Obywatelska w sposób haniebny, walcząc właściwie z pamięcią o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, z czymś, co można nazwać działaniem poza normami naszej cywilizacji, próbuje rozpętać tą wojnę polityczną. A jest ona bezprzedmiotowa jeszcze z jednego ważnego powodu. Bo, drodzy Państwo, decyzję o tym, czy tą ulicę można zmienić, finalnie w tej sytuacji podejmuje Instytut Pamięci Narodowej, który w tej sprawie już się wypowiedział. Wypowiedział się w styczniu tego roku, że o żadnej takiej zmianie mowy nie ma. Więc oni doskonale wiedzą o tym, że to, co robią, jest bezprzedmiotowe, że nie przyniesie żadnych rezultatów oprócz... I to była konferencja prasowa w Gdańsku dotycząca pomysłu radnych Platformy Obywatelskiej, pomysłu, aby zlikwidować ulicę Świętej Pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. A ze mną w studiu już nasz gość, profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. My zaczniemy od innego tematu. Rozpoczniemy od danych i od, no niestety, fatalnych wieści dotyczących sprzedaży detalicznej. Okazuje się, że zanotowaliśmy tutaj ogromny spadek. No, niektórzy zadają wręcz pytanie, co się stało z konsumentem. Czy konsument umarł? Ja może tutaj krótko przytoczę dane. Największy spadek dotyczy odzieży i obuwia. To jest 12,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mówimy tutaj o wrześniu, ale też niezwykle spadła sprzedaż mebli. Mebli, sprzętu RTV, AGD to jest 8%, a żywności również blisko 8%, 7,6%. I właśnie o tę sprawę była pytana minister klimatu, pani Paulina Henik-Kloska. Posłuchajmy jej wypowiedzi, a następnie komentarz pana profesora. Zaczynamy, pani minister, niestety od fatalnych danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Rok do roku spadła ona o 3%, aż 3%, a w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o prawie 7%, co jest wartością niespotykaną poza pierwszymi falami pandemii.
co się stało? Czy Polacy mają mniej pieniędzy? Dlaczego nie kupujemy? Z tego, co widziałam, to spadają głównie nie rzeczy pierwszej potrzeby, tylko raczej takie, bez których czasami możemy się... Czyli tekstylia, odzież, obuwie. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje chociaż idzie zima. No widziałam uśmiech na twarzy pana profesora. I jak? Kupuje pan to tłumaczenie, że właściwie to dobrze, że kupujemy mniej, że jest to dobre dla pana planety, dobre z punktu widzenia ekologii, czy jednak martwi się pan tym, że Polacy chyba zaciskają pasa? Uśmiechnąłem się dlatego, ponieważ pani minister przedstawiła pewne skrzywienie ekologiczne, skrzywienie ideologiczne w gruncie rzeczy. Co polega w tym przypadku na jakby wyjaśnianiu zjawiska, no, które jednak świadczy o tym, że Polacy mają mniej pieniędzy, bo jeżeli mniej kupują, a jednak konsumpcja jest głównym czynnikiem napędzającym rozwój gospodarki w każdym kraju w tej chwili kapitalistycznym. Więc jeżeli ludzie mniej kupują, mają mniej pieniędzy, jakby nie wypada się do tego przyznać. W związku z czym pani minister odwołuje się tutaj do hasła pod tytułem ekologia, ochrona środowiska, że jak się mniej kupuje, to mniej się szkodzi. No w gruncie rzeczy jest to daleko idące usprawiedliwienie. No ale z drugiej strony można się również uśmiechać dlatego, no bo to jest usprawiedliwienie jakby obozu rządzącego. No każdy obóz rządzący, który, no, jeżeli za jego pana rządów, jego władzy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest negatywne, oznaką negatywnych trendów w gospodarce, no to wypada tego bronić, tylko że można bronić na różne sposoby, że może więcej przeznaczają na jakieś inne rzeczy. No pani Henik-Kloska powiedziała, że to jest dobre dla ochrony środowiska, bo jak mniej kupują tych tekstyliów i mebli, to środowisko lepiej funkcjonuje. Tak można by z tego wnioskować. No, jest to trochę takie naiwne z tego punktu widzenia i no, można by nawet trochę powiedzieć ośmieszające. Pani minister nie powinna w ogóle tego mówić, powinna coś innego wymyśleć. No właśnie, to dotyczyło, tak jak powiedziałam, 12,5% to jest spadek zakupu odzieży, obuwia, czyli tak zwane tekstylie, ale także żywność, panie profesorze, blisko 8%, 7,6%. No i nie wiem, może za chwilę wyjdzie tutaj pani minister zdrowia Leszczyna, o tym też za chwilę powiem, o tej fatalnej sytuacji służby zdrowia i powie, że, no, że świetnie, że walczmy w ten sposób z otyłością. No, że mleka nie kupujemy, bo mleko jest szkodliwe, no, w świetle niektórych teorii ekologicznych, tak. Z tego co pamiętam. Albo kawy nie pijemy, no można by to rozciągnąć na wszystko. Te rzeczy, które zostały tutaj wymienione, że w ciągu roku spadek konsumpcji o 3%, to jest jednak duża wielkość, a to są sprawy egzystencjalne jednak. No odzież, bez, pani minister powiedziała, że można się obejść. No nie bardzo się można obejść bez obuwia chociażby. No być może można się obejść. No, zwłaszcza teraz w tym sezonie jesienno-zimowym. No, można by humorystycznie mówić, że prawda, bez płaszcza, no to właśnie samochodami jeździmy, natomiast jednak bez butów. No więc to jest takie, no w dalszym ciągu brniemy, czy pani minister brnie, czy przedstawicielka obozu rządzącego w tego typu wyjaśnienia, no, które nie wyjaśniają, to znaczy właśnie wzbudzają tego typu reakcje, że coś jest nie tak, ale z tym uzasadnieniem tego również jest coś nie tak. Mamy do czynienia w przypadku no, na przykład wielu liderów Platformy Obywatelskiej, również tego najważniejszego, mamy do czynienia z brakiem spójności w ciągu kilkudziesięciu godzin, mówiąc łagodnymi słowy, a tutaj mamy do czynienia również z tego typu wyjaśnieniami. Jak pojawia się nowy element usprawiedliwiania i przekonywania, próba przekonywania Polaków, że w gruncie rzeczy jest lepiej, no bo co z tego, że o 3% spadły zakupy, jeżeli ta... Skoro jesteśmy ekologiczni i szczuplejsi na przykład. No, to różnie, nie wiadomo, co przez tą ochronę środowiska właściwie się rozumie, bo można by tutaj znowu skrytykować panią minister. Jeżeli chronimy środowisko, to nie chronimy kultury, bo jednak środowisko, czyli świat przyrodniczy, to jest coś innego, co my robimy, jak się zachowujemy, a to jest kultura. Czy szkodzenie kultury jest w takim razie czymś dobrym? Panie profesorze, to skoro już mówimy o takich usprawiedliwieniach, to pani minister Leszczyna również tłumaczyła fatalną sytuację służby zdrowia tym, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nas przyzwyczaiło do tego, że w 2023 roku, to był rok wyborczy, no i w związku z tym PiS, Prawo i Sprawiedliwość zapłaciła, partia zapłaciła za wszystkie zabiegi planowe, za wszystkie zabiegi dodatkowe, te pieniądze w NFZ-cie były, no i tak nas po prostu przyzwyczaili, a teraz pieniędzy nie ma i co z tym zrobić?
Tak jakby pani minister Leszczyna, znowu tutaj sobie pozwolę na pewną taką dygresję żartobliwą, ale trudno to inaczej, zalecała nam, żebyśmy się pozbyli tych aspiracji i ambicji za wysokich. Czyli mamy się chyba po prostu przyzwyczaić do tego, że tak jest i nic. Z tym zdrowiem to nie jest tak, że możemy sobie po prostu pójść do lekarza i zażądać czego, albo nawet czekać na te usługi zdrowotne dotyczące ochrony zdrowia, ale w pewnym stopniu zrezygnować albo w jakiś sposób się przekonać, dać przekonać, że tak powinno być i tak funkcjonują wszystkie rozwinięte kraje zachodnie, do których w końcu należymy w tej chwili. Jakoś znowu mamy tutaj takie kolejne wyjaśnienie i sytuacji, usprawiedliwianie obozu rządzącego, tym razem akurat w porównaniu z rządami Prawa i Sprawiedliwości, że być może było lepiej, ale to w gruncie rzeczy było gorzej, no bo niby z jakiego powodu mielibyśmy oczekiwać tej ochrony zdrowotnej na takim poziomie realizowanym przez model państwa opiekuńczego, tego nie powiedziała pani minister, który był realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Na tym polega zasadnicza różnica między rządami obozu Zjednoczonej Prawicy, a rządami obecnego obozu. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dziękuję panie profesorze za ten komentarz. Drodzy państwo, teraz krótka przerwa, a następnie wracamy z kolejnymi komentarzami i z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.